Na boisku w Podkleszczowskiej Wolicy rozegrano w niedzielę powiatowy turniej piłki nożnej, w którym gminę Bełchatów reprezentowała drużyna z Wólki Łękawskiej. Przypomnijmy, to właśnie Wólka triumfowała w czerwcowym turnieju o Puchar Wójta naszej gminy. Nasi zawodnicy już w Emilinie zapowiadali walkę o zwycięstwo i awans do rundy wojewódzkiej. Te zapowiedzi trzeba było jednak potwierdzić na boisku w Wolicy. Do rozegrania były tylko trzy mecze z Zelowem, Kleszczowem i Drużbicami. Zaczęliśmy jednak od falstartu, ponieważ pierwszy przeciwnik Zelów mimo naszej optycznej przewagi zdołał objąć prowadzenie i zwycięstwa nie wypuścił do końca meczu. Trochę pechowo wylosowaliśmy, bo pierwszy mecz graliśmy z najlepszą drużyną, no i na początku trochę nie szło nam, skuteczność trochę zawodziła. Mieliśmy sporo sytuacji, ale brakowało tego wykończenia, no i w drugiej połowie Zelów przeprowadził jedną akcję. No niestety straciliśmy bramkę i potem już było za mało czasu, żeby odrobić to. Dużo lepiej zaprezentowaliśmy się jednak w kolejnych spotkaniach. Zwycięstwo 1-0 z Kleszczowem i wreszcie mecz decydujący kolejności na podium, pojedynek z Drużbicami. Po nerwowym początku udało nam się objąć prowadzenie po golu Mateusza Dworzyńskiego. Duża radość naszych zawodników, bo stawka tego spotkania była naprawdę wysoka. Po bramce Wólka nieco się cofnęła, oddając pole drużynie z Drużbic. W efekcie momentami pod naszą bramką robiło się nerwowo. Sytuację uspokoił jednak drugi gol, którego zdobył Łukasz Kołodziej, ustalając wynik spotkania na 2-0. Mecz z Kleszczowem już wyraźnie dominowaliśmy przez całe spotkanie. Raczej też był problem ze skutecznością, ale już udało się wepchnąć tą piłkę do bramki w drugiej połowie, w końcówce spotkania. A już spotkanie ostatnie z Drużbicami, spokojne prowadzenie gry. Już widać, chłopaki trochę nie mieli chęci takiej do gry, bo już przegrali poprzednie spotkanie, jedno zremisowali. Już było widać po nich, że już im się po prostu nie chce grać w piłkę już. Graliście dzisiaj o wysoką stawkę. Pojedziecie na zawody wojewódzkie. Z tyłu głowy gdzieś to siedziało tam? No, na pewno to jest pewien zaszczyt reprezentować, jakby nie patrzeć, gminę na szczeblu wojewódzkim. No, jak pojedziemy, będziemy się starać na pewno wypaść jak najlepiej, może się uda jakieś miejsce na podium złapać. Ten ostatni mecz to było no, być albo nie być. No, no i wygraliśmy 2-0, ładnie poszło nam wszystkim. No i mamy nadzieję, że na te wojewódzkie pojedziemy. W którym meczu grało ci się najlepiej? Szczerze mówiąc, to wszystkie mecze były na mniej więcej takim samym poziomie. No, troszeczkę w jednym było mniej szczęścia, w drugim troszeczkę więcej. No i ogólnie było ok. Jesteście młodą drużyną, zgrywacie się coraz lepiej chyba. No pewnie, gramy już trochę lat ze sobą. Chłopaki młodzi są, niektórzy nie mają nawet 20, niektórzy są po 20. No i fajnie, no, mam nadzieję, że na tych wojewódzkich osiągniemy coś. Niestety w niedzielę nikt nie był w stanie podać ostatecznej klasyfikacji. Drużyny z Drużbic, Zelowa i Kleszczowa złożyły bowiem protesty, dopatrując się nieprawidłowości w przebiegu turnieju. Niezależnie od ich wyniku nasi piłkarze pojadą na turniej wojewódzki, ponieważ w sportowej rywalizacji zajęli drugie miejsce, a ewentualna weryfikacja może dać im nawet zwycięstwo. Zawody na szczeblu wojewódzkim rozegrane zostaną już 28 lipca w Zelowie.